Siemano Liska, witam was serdecznie. W dzisiejszym vlogu porozmawiamy sobie o kilku rzeczach. Pierwszą z nich jest sieć partnerska. Chciałem się dowiedzieć ostatnio, czy mój kanał jakby kwalifikuje się do tego, żeby dołączyć do jakiejś sieci partnerskiej. Już jakiś czas temu wysłałem maila do jednej z mniejszych, ale kompletnie mi olali, więc no, zachowali się niefajnie. Wczoraj natomiast wysłałem maila do troszkę większej i przynajmniej już dostałem jakąś odpowiedź. Dowiedziałem się, że by do nich dołączyć, to trzeba mieć troszkę większe zasięgi. Generalnie z liczbą subskrypcji nie jest źle, natomiast musiałbym mieć na filmach trochę więcej wyświetleń, po kilka tysięcy. Także jeśli by spojrzeć na moje popularne filmy, to gdyby każdy mój film wyglądał w ten sposób jak moje popularne, no może nawet nie licząc tych większych, ale chociażby te tutaj po kilka, po pięć, po trzy tysiące, to już bym się kwalifikował i już bym mógł dołączyć. A sieć partnerska by mi się przydała, przydałaby mi się do tego, żeby pomagali mi na przykład z optymalizacją filmów, żeby lepiej były pozycjonowane z PR-em i tak dalej. No ale to może w przyszłości, gdy dostukam jeszcze trochę tych subów i wyświetleń. No właśnie, bo wyświetlenia głównie się liczą, wyświetlenia, a nie liczba subskrypcji, szczególnie pustych. Moi drodzy, druga rzecz, którą chciałem poruszyć, to playlisty. Nie wiem, czy wiecie, czy większość z was wie o czymś takim, że są playlisty. I w zasadzie na tych playlistach można normalnie odtwarzać każdy film. Szczególnie, że ja stworzyłem praktycznie na każdą serię jedną playlistę. Nawet jest jedna zbiorcza playlista z gier, które już przeszedłem. O co chodzi z playlistami? Playlisty po prostu polegają na tym, że jak się w nią kliknie, to mamy wszystkie filmy po kolei z danej gry. Na przykład jeśli chodzi o Dotę, wchodzimy sobie na mój kanał, zjeżdżamy niżej i mamy Dota 2. Klikamy i mamy w zasadzie odtworzone w playlistach. Klikamy sobie na pierwszy film z brzegu. Akurat z ciszy, żeby nie było. I w zasadzie widzicie, tutaj po prawej stronie mamy w playliście wszystkie filmy po kolei, a jest ich, no troszkę ich mam akurat, jeśli chodzi o Doty, 197 filmów z Doty. No trochę tego jest. O co chodzi? Czemu o tym w ogóle wspominam? Nie wiem, możliwe, że usłyszeliście kiedyś u kogoś innego, jakiegoś innego youtubera, że podobno, mówię podobno, bo nie wiem, nie znam się, nie pracuję w Google, więc nie wiem, ale podobno, oglądając przez playlistę, jakby ten film jest lepiej odbierany i lepiej pozycjonowany na YouTubie w wynikach wyszukiwania i tak dalej, i w filmach proponowanych. Więc ja bym do was prosił, jeśli to nie jest dla was za dużo, żeby zamiast oglądać moje filmy normalnie ze strony głównej, to po prostu wejść w tą playlistę, kliknąć i w zasadzie to jest to samo, tylko że tam zajmuje wam to z 5 sekund więcej. Jeśli dacie radę, bomba, będzie to zajebiście, będę naprawdę doceniał to. Dobrze, kolejna kwestia, moi drodzy, jest taka, że chciałbym się głównie skupić teraz na dwóch grach. Chciałbym się skupić dalej na Docie, bo jednak jest to główny jakby punkt programu na moim kanale, więc Dota myślę, że zawsze będzie, mam nadzieję, że zawsze będzie, albo przynajmniej jeszcze długo, bo jest to po prostu gra, w którą dobrze mi się gra, w którą chcę grać i fakt, że jestem praktycznie jedną osobą na polskim YouTubie, motywuje mnie to, ten fakt do tego, żeby dalej nagrywać filmy dla was. I drugim tytułem jest PUBG, PlayerUnknown Battlegrounds. Myślałem o tym, żeby wrócić do nagrywania CS-a, do matchmakingów i tak dalej, ale jednak ten PUBG mnie na tyle wkręcił, że chyba będą coraz częściej pojawiały się filmy właśnie z tej gry na moim kanale. Czyli to takie dwie gry, Dota i PUBG. No i do tego vlogi. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, vlogów będę chciał robić więcej. Staram się, pracuję nad tym, żeby było ich więcej. Także no, mam nadzieję, że będzie wam się to podobało. Taki format, że dwie gry, PUBG i Dota 2, no i vlogi. No i kolejną, ostatnią już sprawą jest temat nadchodzących gier. I zastanawiałem się właśnie, po jakie tytuły mógłbym sięgnąć, co mógłbym nagrać. No i tutaj jest trochę kłopotliwy ten temat, bo chciałbym celować w typ indie games, czyli takich, które może nie do końca jest ich dużo na polskim i nie tylko na polskim YouTubie, takich niszowych gierek. Natomiast nadchodzące premiery, przynajmniej jedna taka nadchodząca premiera jest, którą bym chciał bardzo ograć, bo pierwsza część mnie wkręciła mega. Mowa tutaj oczywiście o The Evil Within, części drugiej. Pierwszą gierkę przeszedłem jakiś czas temu, niedługo po premierze i no bawiłem się fenomenalnie, bawiłem się świetnie, więc myślę o tym, żeby może drugą zagrać i pytanie, znaczy zagrać to myślę, że zagram, tylko pytanie, czy ją nagrywać. Myślę, że
rozsądek zdrowy mi podpowiada, żeby tego nie robić, bo to nie ma kompletnie sensu. Dlaczego? A no dlatego, że chociażby pewnie Royo będzie to nagrywał, a nie mam jak z nim konkurować, więc za dużo pracy, a za mało rezultatów by przyniosły mi ten tytuł. No ale to jeszcze pomyślę nad tym. Po Evil Within 2 chciałbym sięgnąć, no ale to możecie pisać w komentarzach, czy byście chcieli, chociaż tak naprawdę jest, to ten schemat się powtarza za każdym razem, jak myślę nad nową grą. Pytam się was o zdanie, piszecie mi w komentarzach, tak, jak najbardziej, a potem wiadomo, jak to wychodzi. Pierwszy odcinek do 200 wyświetleń, każdy kolejny po 50 i mniej. Także no, muszę się mocno, poważnie zastanowić nad tym, czy chciałbym jednak to nagrywać. Jest jedna gra, i to o tym już pewnie nieraz wspominałem, jest jedna gra tytuł, no nie wiem, czy AAA, ale dość też duża premiera, która nastąpi, mam nadzieję, jakoś na początku roku 2018. Mam nadzieję, że jakoś tak styczeń. I to będzie może nawet dwa tytuły. Jeden to DLC do Resident Evil 7 Nota Hero DLC, darmowy DLC, który ma się pojawić, mam nadzieję, w grudniu, bo już Capcom przekładał premierę. Miało być na wiosnę, ma być teraz jednak na zimę. No ale drugi tytuł, no to jest bardzo podobny tytuł, ale jednak dużo inny. Dużo się różni. Różni się mechaniką, kamerą, naprawdę całym gameplayem. Jest to oczywiście Resident Evil 2 Remake, który, mam nadzieję, właśnie tak jak mówiłem, pojawi się jakoś w okolicach stycznia 2018 roku. Mam nadzieję, w pierwszym kwartale 2018 roku. I co by się nie działo, ktokolwiek by tego nie nagrywał, ja to bankowo nagram. Dlaczego? Dlatego, że jest to jedna z tych gier, na których się wychowywałem. Oczywiście nie remake, ale druga część oryginalna na PlayStation i na PC-ta i na Nintendo 64? Nie. Boże, nie. Na Saturna? Nie. Nie wiem, nie pamiętam jeszcze, na jakie konsole wychodziło. No, na pewno też na GameCube'a wychodziło, tak, wyszedł chyba na GameCube'a później. I jest to taki tytuł, który chciałbym na pewno ograć, na pewno chciałbym wrzucić to na mój kanał, bo, no tak jak mówię, jest to jedna z niewielu gier, na których tak bardzo się znam i którą historię znam od podszewki, także spodziewajcie się u mnie tego tytułu na bank, kiedy tylko wyjdzie. W dniu premiery zamierzam nagrać pierwszy odcinek i wrzucić. Także tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga, taki troszeczkę króciutki, krótszy niż zazwyczaj. No i dajcie mi znać o tym, co mówiłem wcześniej w komentarzach, po prostu dajcie mi odzew. No i czy będziecie oglądać w playlistach, to już zależy od was, ale po prostu gdybyście to zrobili, byłbym niezmiernie wdzięczny. To tyle ode mnie, siemano.